Jesień, liście lecą z drzew, coraz zimniej, coraz krótsze dni. Znaczy to, że pora na rajce. Generalnie jest tak. Mniej więcej tak od kwietnia do października trwa sobie sezon Youngtimer Warsaw. Bardzo sympatyczne, cykliczne spotkanka. No ale wiadomo, że jak jest sezon, to trzeba go też jakoś zakończyć. I w tym roku postanowiono zakończyć go rajdem. Na dobry początek spotkaliśmy się z małym utrudnieniem, ale jak widać wszyscy sobie poradziliśmy. Mamy nadzieję, że uda nam się. Mamy pewien problem. Nie ma problemu. Ponieważ ktoś ukradł nagrody przewidziane za dzisiejszy raj. Złodzieje przekazali nam pewne wskazówki, które nam mogą pomóc odnaleźć te nagrody. Z prawej strony miniesz szyld autoczęści. Skręć wówczas w pierwszą drogę w prawo. Dobra, i co robić? To jest WZT, czyli zabezpieczenia techniczne, który sobie zjeżdża z platformy i na przykład to rozciąga różne elementy pogięte i tak dalej. Świetnie, no po prostu kocham za ten fragment. Dobra, to malowidło, ostatnia wieczerza, tak? Chyba tak. Mógłbym się zatrzymać? Oczywiście. Z bardziej przyjemnych rzeczy. Tuż obok ciebie stoi wagon kolejowy oczekujący na naprawę. A raczej srogo.
Dobra. Jeszcze raz będę cię prosił. Ależ to jest tłuste. Strzeżonym pod plandeką. Zaraz zobaczysz, co tutaj się kryje. To jest naprawdę gruby temat. Pod niebieską plandeką to jest ten. Tablica z numerami na samej górze. W lewo. Drodzy, tak jest. Jedź prosto i skręć w prawo. Jestem nerwowy. Och, wiozę prestiż własny, a to się szybko psuje. Czytaj dalej, bo tutaj coś ciekawego jest dalej. Tu jest. I tak się wiesz, poparłem z rękoma, nie? Jakoś tak tym bardziej upadłem.
Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba mamy coś. No dobrze. Mamy jakieś rozwiązanie. Pokażcie, jak wam to poszło. Pokaż, bo ja wiem, jak to nie było łatwe. Aha, nie miało być łatwe. Pokaż. Patrzę, wszystko podpisane. To jest generalnie strefa papierów na razie, więc... Oczywiście zdradzić nie możemy jeszcze rozwiązania, ale na pierwszy rzut oka nie wygląda najgorzej. Chyba to. Jak tam rajd? Dzień dobry. Bardzo fajny. No może za tym czerwonym po lewej to tam jest. Dobra. Okay. Na razie. Koło Alfy. Przed której startowaliśmy. No i po rajdzie. Poszło chyba nieźle, aczkolwiek jeszcze zobaczymy. Sam rajd był świetny, naprawdę fajnie pomyślany. Pomysł po prostu super. Formuła z trasą opisaną, po prostu słownie, zamiast itinereru, była bardzo ciekawa. Jeszcze do tego zagadki do rozwiązania. No tutaj trzeba po prostu było wysilić mózgownicę, co zresztą bardzo mi odpowiada. A skoro już jesteśmy na mecie, można przyjrzeć się innym ciekawym sprzętom. Niestety część tych, których nie zdążyłem złapać na starcie, już odjechała. Ale i tak parę fajnych aut jeszcze tutaj się kręci. To już jest, kurde, strzał. SD1. Matko bosko kochana, jak ja bym nim. Jak ja bym za tą kierownicą. I za tymi wskaźnikami. Ale sprzęt. A to, nie wiem, czy to jest oznaka należnego szacunku, czy obelga. O, wyniki przyjechały. Na wstępie dziękujemy za wytrwałość, bo jak sami widzicie, Dawia nam się zeszło, ale no niestety przy takiej liczbie załóg no nie dało się tego zrobić wcześniej. A było trudniejsze pytanie. Nagrody udało się odzyskać i te nagrody zaraz się tutaj pojawią. Natomiast my zaraz będziemy ogłaszali wyniki. O, proszę bardzo, jest Skoda Favorit, tak jak powinno wyjść z rozwiązania. Kierowca troszeczkę niepodobny, ale w sumie może taki to dalszy potomek. Przygotowanych 5 nagród postanowiliśmy nagrodzić 5 pierwszych miejsc. I zaczynając od miejsca 5, jest to załoga numer 74. 4 miejsce, załoga numer 66. No i teraz podium. Miejsce 3, załoga numer 39. Kamil, kierowca pojazdu. Proszę bardzo, pucharek. Miejsce drugie. Załoga numer 91. Kierowca Jarosław Michalski, który właśnie mnie nagrywał. Pierwsze miejsce. Załoga numer 33. Hubert. Załoga, która niestety już od nas odjechała. A jaki samochód? No ale tym niemniej jest zwycięzcą naszego rajdu. Brawa, tak. Od nas to tyle. Powiedzcie, jakie widzę prawidłowe odpowiedzi. Podamy wszystko, żeby was już nie trzymać, bo podobno się niektórym śpieszy. To wrzucimy i wyniki i prawidłowo, tak, jeszcze dzisiaj prawidłowo wypełnianą kartę odpowiedzi do internetu. Także obserwujcie nas na Facebooku. Dziękujemy, pozdrawiamy, do zobaczenia za rok. Już, chodźcie, zabrałem pana.